Można tak powiedzieć, żeby po jakiejś tam krótkiej przerwie wróciłem do pierwszego zespołu i cały czas trenuję tutaj z pierwszym zespołem. Na pewno pozytywne to jest dla mnie, ponieważ no wiadomo, dużo wyższy poziom niż w drugiej drużynie, także na pewno lepszy trening i można cały czas zdobywać jakieś nowe umiejętności. Wiadomo, że trenuje się z lepszymi zawodnikami, więc jest tam gdzieś cały czas człowiek przyswaja sobie jakieś nowe rzeczy, tak. Grywasz też w rezerwach. Rezerwy teraz walczą o awans do czwartej ligi. Co możesz o tym powiedzieć? No cóż, po pierwszej rundzie gdzieś tam cały czas liderowaliśmy. Myślę, że zdeklasowaliśmy w tamtej rundzie wszystkie drużyny. W tym momencie nadal mamy lidera i gdzieś tam mamy przewagę 6 punktów, więc myślę, że tam jest sytuacja w miarę spokojna. No to aby awansować do tej czwartej ligi w końcu. Myślę, że mamy zespół tutaj w ekstraklasie i wypadałoby, żeby rezerwy grały też na w miarę przyzwoitym poziomie, tak? Gdy ci zawodnicy, którzy nie grają gdzieś tam w pierwszym zespole, zawsze mogą zejść do tych rezerw i, że tak powiem, wyrównać to grom w rezerwach.